A, zapomniałbym, świetnym rozwiązaniem są takie szelki. Może pokażę wam. Są bardzo niedrogie. Znaczy, gdzie drogie, no. 20 coś funtów z tego, co pamiętam. A. Mamy taką końcówkę, którą przykręcamy do wody. Może ją nawet przykręcę. Ja z tym chodzę, z tym zestawem Z6, Z9 i 150-600, tylko przypinam to tutaj zamiast do statywu. Ogólnie pokażę wam, jak to fajnie działa. Minusem jest to, że tylko jedno body możemy zaczepić. Ustawiamy to tak, w poprzek aparatu, żeby nie zgubił. O, nie, a, bo to teraz ten. O, jeszcze widzę, że ekran pokrótce. Gdzie ono tutaj się wzięło i tegowało. O. Zakładamy tak. Tutaj sobie spinamy, o, żeby sobie wyregulować, jak nam odpowiada. I aparat zapinamy tak, w pionie, odwracamy i już nie wypadnie. Jest zblokowany. Tak to bierze i wygląda. Bardzo fajne. Z6 na przykład, czy Z7. To możemy zrobić tak, że przykręcamy to do FTZ, który wiadomo w tych aparatach wystaje, jest praktycznie na równi, więc przykręcamy to do FTZ. Nie pokażę wam, bo akurat Z-ką się nagrywam, Z6, no ale no, przyłap się. O. To jest bardzo fajne na wycieczki, bo zestaw tutaj zapinamy za pomocą FTZ-a i się trzyma. O. Zaraz to połączymy. O. Wtedy tylko tą nogę, o, bo tutaj zostawiamy sobie na statyw. Tą nogę sobie bierzemy do góry. O. Tu mamy Z6 i zapinamy to sobie tak. Tu nam mamy Z6, a jak wychodzimy po prostu, że chcemy użyć statywu, to tę nogę sobie obkręcamy w dół. O, obkręcamy sobie w dół i stawiamy na statywie, to mamy, w powietrzu i to się świetnie sprawdza. Niestety ja już Z9 tak nie zrobię, ale w Z6 nadal tak mogę z tego korzystać, więc nie musimy tutaj i tego przepinać za każdym razem. Także robimy sobie tak, o, i tutaj sobie zapinamy zestawik i możemy z nim iść. Bardzo fajne do tych mniejszych aparatów. Także polecam wam te szelki. Postaram się je linka dać w opisie do nagrania. Tak to bierze i wygląda. Trzymajcie się ciepło.